Cześć, witajcie. Podsumowanie tygodnia. Co się udało zrobić w tym tygodniu? Udało się wyfugować, wkleić taśmy oraz boksem przejechać włączenia boks 7 cali oraz boksem 3,5 cala zrobić wszystkie wkręty. To samo tu. To samo tu. Ponadto zabezpieczyłem łazienkę wraz z podłogą i tutaj wkleiłem taśmy oraz zrobiłem fugę. Tutaj wkleiłem taśmy i zafugowałem. Tutaj wysprzątałem, zaścieliłem folią podłogę. Wkleiłem fugowanie, tak samo fugowanie, wklejanie taśm w Q1 i zamykanie Q1. Kręty, wszystko tak jak widzicie, jest zrobione. Pomieszczenie kolejne wyfugowane i zaspoinowane. Dzisiaj to robiłem. Wszędzie, gdzie są papiery teraz powklejane, to jest z dzisiaj. Tutaj robiłem też dzisiaj. Tu jest wklejone dzisiaj. Łazienka też jest zrobiona dzisiaj. Fugowana wczoraj. Tutaj jest kolejne pomieszczenie. Tutaj jest kolejne pomieszczenie. Tu już taśmy powklejane. I tutaj jest jeszcze taka zabudowa mała, ale tak samo wszystko jest powklejane. Ponadto jeszcze zabezpieczałem tą łazienkę, tą podłogę. Także tyle udało mi się zrobić w tym tygodniu. Wydaje mi się, że zrobiłem dużo. A małym jakby nakładem prac, bo bardzo zmęczony nie jestem. Natomiast tutaj główne skrzypce odgrywają narzędzia. Bazooka. Automatyczna oklejarka z DeWalta, bez której nie wyobrażam sobie pracy. W ciągu niecałego dnia 120 metrów zaspoinowałem, można powiedzieć na lajcie. Tutaj jest kij, teleskop do boksa, szpachelka z DeWalta na teleskopie, bez której też nie dałbym radę właśnie w takich wysokich pomieszczeniach. Musiałbym skakać albo na szczudłach. Robię wszystko z ziemi. Tutaj jest pompa. Tutaj są boksy. Ten boks po prostu robi rewelacyjną robotę. Tutaj jest kanam. Tam są roleczki. Także narzędzia robią robotę. A ty, jeżeli chcesz, szukasz dobrych narzędzi, to ja mogę polecić z czystym sumieniem DeWalta, bo naprawdę robi robotę. I popatrzcie, jak to pięknie wygląda. A już w przyszłym tygodniu będę się bawił aplikatorem. Także będzie się działo. Dajcie znać w komentarzu, co u Was się udało zrobić przez ten tydzień. I jak zwykle życzę Wam miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się, hej!